Witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulator 99 i jeszcze nie robiliśmy czegoś takiego jak losowanie tego oto tutaj koła razy, uwaga widzowie, patrzcie to ile przyszykowałem, razy 111, taka nietypowa liczba, ale myślę, że może być szczęśliwa. Mamy oczywiście do wygrania tutaj taką główną nagrodę, jest to Huge Propeller Cut. Ja też taką propeller hat założyłem, taką wiecie, czapeczkę, tylko no, u mnie w tych włosach tego za bardzo nie widać, no ale tak wiecie, dla dodatkowego laka, takiego mojego wymyślonego, może się uda. Może to właśnie o to chodzi, zobaczymy. Mamy 111 tiketów, ja nie będę przedłużał. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z wodem, bo uwaga, otworzymy sobie to plus jeszcze dwa takie Titanic prezenciki. Także zobaczymy, czy to w ogóle odda, czy cokolwiek się wydarzy. Jak nie, to nie będę zdziwiony, jak się wydarzy, no to wiadomo, to będzie fajnie. I teraz tak, jeżeli chodzi widzowie o klan, to też bardzo fajnie lecimy. Dwie najlepsze osoby, które najwięcej tutaj wpłacają, dostaną na pewno oficera. Później zobaczymy, jak to będzie. I teraz widzowie tak, jeżeli chodzi o topkę, to bardzo potężnie ostatnio wbiliśmy, bo wbiliśmy czwarty poziom, co nas dużo kosztowało, a i tak jesteśmy na 33, lecimy tutaj po półzonika, lecimy jeszcze wyżej, no i naprawdę klan widzowie ma prestiż, bo jak jacyś youtuberzy nagrywają, to też mogą wiecie tak przejechać po tej tabelce i mówią o jakiś duża pibereza, także widzowie naprawdę, naprawdę dobrze nam idzie. Ten kto jeszcze nie odebrał rangi, zapraszam na Discorda, tikety w kategorii YouTube, napisać, że jest się w klanie, podać niki, ja wtedy dam rangę, bo mamy specjalny kanał, gdzie tam sobie rozmawiamy jako klan, także też można wbijać. Kryształowych kluczy nie mamy, tego Huge Wizard West i tak widzowie mam, także nie ma sensu, czekajcie, pokażę wam, żeby nie było, jak najbardziej tutaj, weźmy może sobie odpalmę, mam tutaj tego Huge Wizard West, więc teraz bym chciał Huge Propeller Cut'a, więc poprosiłbym z tego tutaj koła Huge Propeller Cut'a. Na początku polecimy oczywiście, nie wiem czy jakiekolwiek, wiecie, potki, zobaczcie jak blisko, normalnie, pierwsze i tak mega blisko, czy jakiekolwiek potki, nie wiem, czy Lucky Potion i jakby wiecie, enchanty na Lucky Exy coś dają, albo Huge Hunter, pewnie nie, bo to jest totalnie koło takie, no wiecie, koło fortuny, no to totalna losowość i tutaj raczej nie będzie tak, że jak damy sobie jakiegoś boosta na laka, na czymkolwiek, to nie wiem, będzie nam łatwiej coś zdobyć. Wiem też, że istnieje coś takiego, że jak wyjdziemy z serwera, wejdziemy ponownie, to wtedy możemy tak sobie wchodzić, aż w końcu pojawi się na tym kole sam Huge i to jest jakiś sposób, ale ja jako, że robię opening taki ogromny, to widzowie bez przedłużania otwieramy wszystkie, chciałem powiedzieć klucze, ale wszystkie tutaj tikety po prostu naraz, no nie robimy tak, że szukamy Huge'a, chociaż mógłbym tak robić, ale to by trwało też w sumie wieki, a no, nie wiem, czy się opłaca naprawdę tak wchodzić i wychodzić. Musiałbym tak długo wychodzić i wchodzić, ażby pojawił się na tym kole Huge'ik, nie? Bo on ogólnie się pojawia co jakiś czas. Mamy różne nagrody, te takie główne nagrody. O, tutaj proszę bardzo, 0-1, znowu blisko. To tak samo w sumie jak poprzednie loso. I dopiero pojawił się nasz Huge Propeller Cut, więc ogólnie, no ja tracę te etykiety. No ale nie będziemy wchodzić i wychodzić, bo mówię, to by trwało naprawdę, naprawdę wieczność. No ten Huge Propeller jest go 8000 ponad, więc naprawdę dużo. Czy go trudno trafić, to nie sądzę, bo naprawdę dużo osób go sprzedaje. Możemy go nawet sobie kupić, jeżeli byśmy nie wylosowali, tak czy tak będziemy go mieli, także no naprawdę, to akurat nie jest problem. Jakbym dostał Lightning, to bym się wkurzył, bo to jest, wiecie, totalna kupa. Huge propeller znowu, dobra, spróbujmy może na moją czapeczkę. No chodź pad do czapeczki, normalnie. Że jestem jego ojcem, widzowie, no patrzcie, nie powiecie? Zobaczcie, no nie jestem jego ojcem, normalnie taka piękna czapa i chłop nie chce przyjść, totalnie. Jeszcze tak nie spinowałem, wiecie, powyżej 100 tiketów, dlatego postanowiłem, że coś takiego zrobię. I tutaj, no, poplułbym się ze szczęścia, jakby się udało go trafić, ale zobaczymy, zobaczymy, na spokojnie. 0-1 to, widzowie, jest naprawdę mało i raczej żadna potka tego nie zwiększa, także wiecie, o kolejny Huge'ik. No także tym razem Huge ciągle w kole. Oczywiście zawsze jak jest Huge, to mam wrażenie, że 50% trafiamy, widzicie? Że jest na przykład, że on tam leci, już niby mamy go dostać i zawsze te 50 obok, ale to jest jakby w sumie normalne, bo 50% no to taka największa tutaj szansa w tym kole. Mamy też 25, 18, 5, no właśnie 18 trafiliśmy, także fajnie by było to 0-1 trafić, kiedy będzie Huge'ik, a nie na przykład teraz. Teraz bym nie chciał, nie? Naprawdę bym nie chciał. Tego mi dostacza, znaczy no, troszkę byśmy tam zdobyli, widzowie, tylko 160 rainbowów takich istnieje, nie? To też jest naprawdę gruba sprawa, bo one są też w golden, znaczy jest zwykły, jest właśnie golden i jest ten rainbow, nie? No rainbowa trafić to trzeba naprawdę mieć mega farta, ale tak, też taki istnieje, także, no tak jak mówię, da się, na pewno się da, 18% na rainbow fruta, no tutaj mamy teraz zwykłego, no jak widać te etykiety i tak oddają, dużo tych huge lata, znowu obok, tak jakby to było, nie wiem, zaprogramowane, że wiecie, jest huge, dawaj obok gościu, nigdy nie ma tak, żeby, wiecie, zatrzymało się przed tym, no tu na przykład troszkę dalej poleciało, okej, okay. No to może to jednak tutaj moje, wiecie,
te moje domysły nie są prawdą. No jednak teraz leci dalej na tym 50, on się troszkę dalej tam zalatuje, bo zawsze jest tak, że jak Hughek, to tak wiecie, no dosłownie minimalnie przy kresce tak staje. No chamsko, niestety, ale tak jest. Teraz zobaczmy, mamy Charmstone'a, też bardzo spoko nagroda, niestety też tutaj nic tam nie wypadnie. Chciałbym w sumie, o widzicie, teraz Golden mamy, także w tym odcinku wszystkie Huge Propeller katy na pewno nam polecą na ekranie, to na pewno, nawet nie ma co, wiecie, już mamy wszystkie tak naprawdę, widzieliśmy zwykłego, tego Golden, Rainbow'a, nie wiem ile trzeba wydać, wiecie, takich tiketów, one są ogólnie po chyba 125 robuxów 5, no ogólnie ja kupiłem za gemy, ale wiecie, jakby tutaj do gemów troszkę mam, też będzie na pewno dużo, bo mam pomysł na zarabianie, także to akurat nie jest problem. No jeżeli chodzi o tego Huge Propeller zioba, no to jestem ciekaw, ile trzeba takich tiketów wydać, żeby wiecie, tak gra powiedziała, ale on już wydał tych tiketów. Tyle tiketów wydał, że dajmy mu tego Huge'a. Coin Podka 5. No, Coin Podka to taka średnia, bo mam ciągle te coiny na maksa. Nie wiem jak wy, ale cały czas na maksa emeraldowe bary. No, to jest takie mega proste do zdobycia. Mi się wydaje, że naprawdę nie ma jakiegoś większego problemu, żeby zdobyć takie, no, coiny, tak? No, coiny to sobie każdy może zdobyć tak naprawdę. Dlatego, no, się nie cieszę z tej podki za bardzo, bo to nie jest nic potężnego. Znaczy, no, jutro jest update, więc może się przydać, żeby szybko te coiny łapać, no nie powiem, więc w sumie spoko. O, large gift bag i takie coś, no to już lubimy, nie? To już jest fajna nagroda. No mamy 0,1% na co? Na podkę diamentową razy 6? Słaba ta nagroda jakaś naprawdę. Taka mega, mega średnia. Powiem wam, że jak ma się te 100 tiketów, to nawet się nie czuję, że się je wydaje. Naprawdę, ciągle kręcimy i dosłownie tego wykręcić nie możemy. Dawno już nie było Huge'a, podejrzane, nie? Podejrzane. Tak jakby gra mówiła, dobra, nie będzie Huge'a, zaraz damy i teraz wyleci, nie? Także no, mogłoby tak być, ale wiecie, ale nie będzie. Dobra, więc zobaczmy. W ogóle, czy ja mogę teraz to odpalić? Czekajcie, co ja tam dostałem fajnego? No tylko tą coin podkę. No odpalmy sobie large gift baga. No z niego nic takiego potężnego nie będzie pewnie. Jakieś banany, Lucky Exy, no dobra, Coin Potion 5. To znowu? Nie, no co wy? No znowu by mi wypadło? Nie, no to już miałem, to po prostu dobra. To było po prostu z koła, rozumiem, czyli dopiero będzie pokazywało z baga tutaj. TNT Crate, jakieś Lucky Potion, po prostu za dużo powiadomień mam, za dużo wylosowałem, dobra. Aż się już zdziwiłem, powiem wam, że tak wiecie. Kolejna potka Coin 5? No tak dziwnie, nie? Mamy Damage Potion 3, no potek nigdy za wiele, tym bardziej, że mamy misję na upgrade 8 potek, widzowie, na tier 4, więc tutaj, no musimy to zrobić, bo chcę wbić tą 10 rangę, jestem bardzo blisko, nie wiem czy wam pokazywałem w jakimkolwiek odcinku, a jak nie, no to dobra, to ja wam pokażę, widzowie, patrzcie, tutaj jesteśmy bardzo, bardzo blisko, dosłownie, dwie ostatnie rangi, znaczy dwa ostatnie to pola, tu jedna gwiazdka tak naprawdę i będziemy mieli kolejny poziom, znaczy no kolejny, jak zrobimy te dwa tutaj... Dwa, nie wiem, poziomy? No chyba poziomami to można nazwać. W sumie nie wiem, jak to nazywać. No w każdym razie zaraz sobie to zrobimy na nagraniu. Ja sobie pokręcę, widzowie, teraz. I jakby było coś niesamowitego, to zacznę nagranie. O, mamy tego Huge Propeller Cata Golden. Bo tak wiecie, kręcić po nic to też tak średnio. No bo tak naprawdę nic na mnie leci. Tylko takie 50-tki, to wiecie, to idzie się znudzić, nie? Dobra, widzowie, ostatnie 11 sobie zalosujemy już na nagraniu. Ogólnie trafiałem takie 18... 5%, 2% takie nagrody i spoko, nie? No ale tak naprawdę przez te 111 tiketów nie sądzę, żebyśmy dostali takiego, no takiego kotka. Raczej to działa tak, że nawet chłop by miał jeden tiket, podszedł, tak losowo sobie kliknął i wtedy byście trafili, nie? To częściej się zdarza, niż jak macie przygotowane setki tiketów. Także ogólnie kolejny raz gierka pokazuje mi, że po prostu nie opłaca się wydawać na takie losowe rzeczy. No można tam, wiecie, wiadomo, to jest właśnie ryzyko, ale według mnie ja wolę sobie działać tak, że zawsze robię jakieś pewniaki i takimi pewniakami dorabiam się zawsze pełno Huge'y albo jakichś tytaników, także wolę nawet kupić te pluszaki, żeby mieć w realnym życiu coś fajnego, jakiś merczyk z gry, a do tego wjeżdża Titanic do gierki i już, i mam. Także generalnie, no mówię, tutaj jeżeli chodzi o te szczęśliwe rzeczy, to nie są szczęśliwe dla nikogo. Widziałem, że tam Exdar z rowerkiem też robili opening Titanic prezentów i też była kupa. Tak samo kupa jest ta Cole Fortuny. Jeszcze otworzymy te dwa prezenty oczywiście, ale sądzę, że no raczej nie ma co się spodziewać niczego, bo tak naprawdę nawet te 2 miliony niemalże otworzonych jajek to też nadal, widzowie, nic nie było, więc tutaj naprawdę ciężko. Żadnego nie trafiliśmy 0,1, nawet jeżeli by to była potka, to z żadnego 0,1 na 111 tiketów, to jest troszkę, widzowie, gemów, to naprawdę jest dość duża kwota gemów, jeżeli byście mieli kupować takie tikety, no to powiem wam, że szarpnęło, portfel by szarpnęło, także generalnie, no mówię, nie opłaca się, ale sprawdzimy sobie jeszcze w tym odcinku, co będzie w kalendarzu adwentowym, wiadomo, i czy misja będzie trudna. Jak nie będzie trudna, to ją sobie ogarniemy, ale zróbmy, widzowie, jeszcze taki mały opening tutaj tych
Titanic prezentów, więc zróbmy po jednym i zobaczmy, dużo dla klanu punktów będzie, także to też zawsze spoko. No i zobaczmy, mamy jakieś jabłko. No Candy Cane'y spoko, bo ja dzięki Candy Cane'om mega długo dropię sobie później, wiecie. O, ktoś 2 miliony wpłacił do klanu, siemano. Potężnie, potężne wpłaty do klanu. Ja robię gwiazdki dla naszego klanu, bo naprawdę dużo tych punktów za otwieranie prezentów dostałem. Chyba ten Propeller Cat, no, nie lubi mojej czapeczki, widzowie. No przykro mi, niestety nie polubił mojej czapy, więc tutaj to się nie udało. Najlepiej by było dostać tego Santa Puffs, tego ziomka, wiecie, z brodą tego takiego peta. Gdzie on jest? Czekajcie, pokażę wam. No już w sumie pokazywałem. Jak zrobimy takiego Golden 10, to będziemy później mieli, wiecie, bardzo duże obrażenia. To chyba będą większe na Rainbow niż tutaj, niż te Jolly Pinguiny na Shiny, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, mam też Jolly Katy na Shiny Rainbow, także no, ekipa jest potężna. Wiadomo, gotowy jestem na update nowy, koktajl mam. No mam też dużo tutaj generalnie rzeczy i wszystkiego. No patrzcie, jak tutaj klan rośnie, normalnie. Widzowie, też wpłacimy oczywiście 1M, cyk, i mamy 140 w tym momencie. Punkty, to jak wyglądają punkty? 197, my mamy 110, no ja 24,5 wbiłem, bo dużo otwierałem i widzicie, nic nie dostałem, nawet huge'a, a są ludzie, co otworzą jeden taki prezent, mają Titanica, dlatego ja nie lubię otwierać i dlatego mało robię odcinków z otwierania, ale próbuję, żeby wiecie, tak było też coś fajnego pod odcinki. I teraz tak, upgrade'nijmy sobie te potki, bo jak zrobimy potki, to zrobimy sobie tą rangę, a wiecie, za niedługo ten nowy update, a tak naprawdę ja w ogóle nie jestem jakoś tak przygotowane, jeżeli chodzi o te rangi. No nie robiłem, nie chciało mi się, bo naprawdę to długo to się robi. Wiecie, to się naprawdę mega długo robi, takie wiecie, męczące to jest niekiedy nawet. I teraz tak, upgrade'nijmy na czwarty poziom te diamenty. Dobra, i mamy to. I w tym momencie odbieramy nagrodę i zobaczmy, co tam będzie dalej. Potrzebujemy jeszcze tylko ten jeden tutaj, Diamond 5 dostaniemy. Potrzebujemy tylko jeszcze to zrobić. Aha, teraz mam użyć tych potek. No dobra, to mi się wydaje, że ja bym chciał, jeżeli chodzi o czwórkę, no to w sumie coiny. Dobra, to mega prosta misja, bo na coiny użyję i tak nie potrzebuję na coiny tych potek, bo to jest kupa. Więc ogólnie, no mówię, totalnie mogę sobie tego użyć i nawet nie zauważę. Zobaczymy dalej, co będzie. Kupmy sobie jeszcze tutaj 900, okej, okay. No to w sumie mamy dwie misje, które mega oddają w VIP zone, czyli dla graczy free to play, no free to play, właśnie pay to win, idealne, także zapraszam, lecimy do mojego pay to win królestwa. Za minutę mamy kalendarz, to zobaczymy, co tam będzie, ale lecimy zrobić do mojego królestwa dwie misje. To jest naprawdę, no akurat tutaj super jest to robić, więc odpalmy sobie w ogóle, wiecie co, odpalmy sobie ten na diamenty, odpalmy sobie nawet fortunkę, co tam, 2,5 razy więcej diamentów. I odpalmy sobie jeszcze, wiadomo, magnety, czekajcie, jeden magnet i tutaj same diamenty, patrzcie, tutaj kolejne diamenty i dwie fortunki. No i w tym momencie powinniśmy dość szybko zrobić tą misję na 9k diamentów i 900 breakabli właśnie diamentowych. Dobra widzowie, oficjalnie robimy to, robimy 10. rangę, proszę bardzo, mamy mastera, teraz możemy sobie sklejmować ostatnią rangę. Nie wiem, czy ona jest ostatnia, bo jest to legenda, chyba jest jeszcze 11, jeżeli dobrze kojarzę. W sumie nie wiem. Tak, mamy jeszcze 11 do wbicia i tu 42 misje, no to już naprawdę jest dużo. Powiem wam, że mega dużo tego jest. Mamy Speedy Well Ticketa. Może jeszcze widzowie by się udało. Co wy na to? Ja myślę, że możemy jeszcze zalosować. O, mamy jeszcze w Rainbow River. Mamy dobek z pierniczka, tylko nie wiem, gdzie jest Rainbow River. Nie pamiętam. Tutaj, 60 mapa. W ogóle widzowie, a propos tego Rainbow River, też musimy tu iść tak naprawdę, bo potrzebujemy wziąć kolejnego elfa, a elf kolejny jest właśnie tutaj. Nie zmieniłem rzeczy, także no niestety dostałem takie medium, nie mam Treasure Huntera. Tutaj na Rainbow River macie elfa, on też daje prezent, no niestety malutki prezent, ale tak to właśnie powinno wyglądać. No i zobaczmy sobie, co jest w misji do zrobienia na kalendarzu, bo to jest kolejny dzień, widzowie, wiecie, jak nagrywam, no to robię każdy dzień, wam pokazuję, jak to wygląda. Więc co jest w 7 dniu, uwaga, 6500, ojejku, dobra, to jest sporo, 6500 rozwalić breakabli na najlepszej babce. No to widzowie, będzie grubo, to na pewno. A zobaczmy jeszcze może, wiecie co, zobaczmy sobie jeszcze oazę i zobaczmy tą drugą miejscówę, gdzie są merchanci, bo oni potrafią nawet sprzedać złote rzeczy na piątym respekcie. Uwaga, no niestety Rainbow Fruit. Tutaj bierzemy dodatkowo też tą potkę na Treasure Hunta i jeszcze Ice Ring nam został, czyli ten Advanced Merchant? No chyba tak, tak, on ma Advanced Merchant. Więc tutaj ten merchancik, no jeszcze go nie mam. Dobra, już myślałem, że go mam, ale jeszcze dalej go nie mam. No to widzowie, słabo, słabo. Jeszcze odwiedzimy sobie ogródek i pójdziemy zalosować i zrobimy ten kalendarz, zobaczymy, co z niego dostaniemy tak naprawdę. Tutaj już ogródek, no widzowie, prawie piąty respekt, będę miał naprawdę fajne rzeczy tam u merchanta. I się wiecie, będzie to większa szansa na jakieś takie potężniejsze nasionka, co nie? Ja w ogóle powiem wam, że mam tą złotą konewkę, ale jak sadzę, to i tak gram tak mało, powiedzmy. No nie gram za wiele,
bo gram też w toileta i tak dalej, to że po prostu nawet tego nie podlewam, bo i tak to zdąży się ogarnąć, zanim ja wejdę do gry, więc no naprawdę tutaj akurat tym ogrodem się tak nie przejmuję, bo mało go odwiedzam, o, w tym sensie, wiecie, mało wchodzę do tego ogrodu, mamy tutaj gemy, no to bardzo fajnie, zawsze te gemy można zarobić z tego, dodatkowo z Dakera, wiadomo, Dakera już ogarnąłem, także go mam zrobionego, tego akurat nie zapomniałem, no i lecimy sobie ogarnąć te breakable, bo to będzie w sumie takie najważniejsze, no bo aktualnie chciałem zobaczyć, co w tym prezencie, znaczy w tym kalendarzu adwentowym dostaniemy, ale zdając życie jakąś taką kupę, bo no, tak jak widzieliście, cały czas dostajemy jakieś malutkie prezenty, to jest nic, naprawdę. Jeżeli o to chodzi, o tego elfa i generalnie o to wszystko, to ja wolę sobie stanąć awka w nocy, podrobić tutaj te prezenty i tego pójdzie po prostu, no, wiele więcej, co nie? Będę miał wiele więcej prezentów niż od jakiegoś elfa, kalendarza adwentowego i w ogóle. Znaczy, wiadomo, że to jest dodatek, ja wiem, no ale i tak, tak wiecie, tak średnio w sumie. No średnio to po prostu wygląda. I teraz tak, jako że mamy rozwalić te breakable, no to strong pets bierzemy dodatkowo critical, może dwa criticale tak naprawdę, dajmy dwa. Dobra, i to już naprawdę powinno być potężne. Dodatkowo widzowie potka na obrażenia i lecimy po całości. Lecimy totalnie. I teraz potrzebujemy jeszcze tutaj, możemy TNT rzucić, no kto nam zabroni, tak naprawdę też możemy tak porozwalać. I potrzebujemy jeszcze na pewno tutaj jakichś owocków, do rzeczy w sobie wszystkich, które się da, to tak naprawdę wszystko sobie użyję. Mamy 1000 słoików, to jest w ogóle chore, 5 tutaj, Hasty Flaga, dodatkowo mamy jeszcze tutaj jakieś kolejne te owoce, ja je zjadam, widzowie, mam ich naprawdę dużo, tutaj akurat tego mam mało, jeżeli chodzi o te zabawki, to tak średnio, no niestety, ale dobra, chyba mamy wszystko ogarnięte, 28 jeszcze TNT, ja muszę zostawić sobie to TNT na pewno na nowy update, bo wtedy bardzo szybko da się przejść wszystkie arenki, więc tutaj też nie będę szarżował, no ale tak, rozwalmy to i zobaczmy, co tam dostaniemy, o ile w ogóle wytrzymam do tego momentu, bo nie wiem. Dobra, plan się rozwija. O, patrzcie, Large Christmas Present. A tylko przypomnę, że takie Large Christmas Presenty dostajemy tutaj oto w tym kalendarzu. I to jest dla mnie słabe, że no dobra, jak był ten Christmas Buff, to było coś fajnego, a to jest kupa. No dobra, tu już w miarę, no razy dwa to okej. Okay. Jestem ciekaw, co będzie takiego 24, na przykład w Wigilię, nie? No nie wiem, ale to wygląda na razie słabo, także ja się tym jakoś super nie jaram. No tak średnio to wygląda, co nie? To nie jest to jakieś takie totalnie szałowe czy coś. Otwórzmy sobie jeszcze kolejne tutaj Speedy Well. No zobaczymy, jak już robiliśmy odcinek o tym, no to lecimy do końca. Oczywiście przy okazji takie, wiecie, świąteczne rzeczy, to wiadomo. Rainbow Propeller Cut, widzowie, niestety nie dla nas, ale no był tutaj bliziutko. Patrzcie, 160 go jest, bardzo mało. Jeżeli o to chodzi, to naprawdę, jeżeli chodzi o Rainbow, jest go bardzo mało. Tak samo tutaj byliśmy blisko, ale ja tak, no czułem, że tak będzie. Zawsze jak tak spowalnia, to już przy końcówce, patrzcie, widzicie? I znowu tutaj za takim, a wy nie widzicie mojego kursora, dobra, nieważne. Zawsze staję za tym takim białym tutaj, wiecie, tak kawałek dalej. 5%, dobra. Treasure Hunter do przerobienia i jest całkiem później drogi na piątkę. I teraz tak, zobaczmy, jak tam idzie nasz kalendarz, bo to w sumie najważniejsze. 5,5, ej, szybko idzie, powiem wam, że naprawdę całkiem szybko to idzie. Dobra, widzowie, troszkę mi to zajęło, zrobiliśmy też nawet 3 rangi, w sensie 3 poziomy, jak ja to mówię, to 3 poziomy na tej randze i na 7 mamy, tak jak myślałem, razy 3 large prezencik. No, troszkę się to robi, ale no, mamy taki prezencik, oto, proszę bardzo, no, piękny prezent po prostu. Nie no, wiecie, taki malutki, ale zawsze coś, więc teraz możemy z niego zrobić X large'a, no i tak naprawdę za niedługo Titanica, chociaż ja teraz, widzowie, chyba będę je sprzedawał, bo naprawdę ile razy próbowałem, to i tak nic nie było i nawet widziałem, że no to wszystko zależy od farta, bo są osoby, co nawet 200 otwierały i też nic nie dostały. Jakoś tak mnie nie kusi do otwierania dalej, powiem wam, w ogóle mnie nie kusi. Wiadomo, że to jest szczęście i może się tak otrafić, ale raczej wolałbym zarobić gemy, bo za 200, od 230 do 300 milionów gemów możecie sobie kupić Titanica, więc moim zdaniem nazbierać na Titanica, sobie go kupić i tak naprawdę mieć drugiego, bo jeszcze będę miał tego pluszaka, ale to długo poczekam na niego jeszcze, bo wiecie, to długo do Polski idzie, coś takiego jak się kupi. No i generalnie myślę, że później drugiego Titaniczka właśnie za te gemy, dlatego już gemów nie wydaję i to taki raczej ostatni opening, bo naprawdę nic nie oddaję, nawet ten Speedy Well, dzięki za obejrzenie i siebano.